Cześć, witajcie, ja jestem Roton i witam was wszystkich bardzo serdecznie po raz kolejny na moim kanale. Ja wiem, że ostatnia recenzja tutaj pojawiła się jakieś 2 miesiące temu, ale ja naprawdę chciałem zrecenzować ten tytuł, który zaraz wam pokażę, tuż po jego przeczytaniu, czyli jakieś 1,5 miesiąca temu, tylko że po drodze pojawił się licencjat do dokończenia, egzaminy do zdania, no i w międzyczasie borykałem się po prostu z brakiem weny, bo nie wiem czy wiecie, ale jakby recenzje są najbardziej wymagającą produkcją, jeśli chodzi o BookTube, przynajmniej dla mnie, najbardziej czasochłonną i pochłaniającą po prostu największą ilość pracy kreatywnej takiej. Dlatego też no, z brakiem weny ciężko tutaj walczyć. Dobra, ale jakby wystarczy tego jojczenia, bo dzisiaj w końcu przyszedł czas na recenzję Spin the Dawn autorstwa Elizabeth Lim. Kojarzycie Mulan? Jakby Tom Mulan? Tutaj też mamy Mulan, tylko że wygląda tak, ma na imię Maja i jest krawcową. Przynajmniej tak to się zapowiadało, bo początek wyraźnie czerpie z tej historii i już wam tłumaczę dlaczego. Mamy sobie spokojną rodzinę nazwiskiem Tamarin, ojca, matkę, czwórkę rodzeństwa, 3 braci, 1 siostrę. Rodzina od pokoleń zajmuje się krawiectwem, niektórzy przodkowie zajmowali istotne stanowiska, inni mieli zwykłe zakłady. Nasza rodzinka plasuje się gdzieś tak po środku, ma całkiem spory zakład, obsługuje niektóre szlachetne rody, no i generalnie wiedzie im się dobrze, są szanowani i szczęśliwi. Wszystko zmienia się w momencie, kiedy umiera matka, a w sercu ojca pojawia się pierwsze pęknięcie, pierwsza rysa. Ucieka od bólu w alkohol, co oczywiście skutkuje obniżeniem jakości wyrobów. Ludzie to zaczynają zauważać, zaczynają szeptać między sobą, no i dociera to do dzieci, które chcąc uchronić ojca przed wstydem, przed utratą dumy, namawiają go do przeprowadzki z obecnie zajmowanego całkiem sporego miasta do mniejszego miasteczka portowego. Po tej, jakby nie patrzeć, solidnej degradacji społecznej, rodzina stara się jakoś wiązać koniec z końcem. Ojciec troszkę się ogarnia, ale no jego wyroby nie są już tak wspaniałe jak kiedyś i warto tutaj zaznaczyć, że prócz niego żaden z jego synów nie ma talentu do szycia, ich zainteresowania są zupełnie gdzieś indziej. Z kolei nasza Maja jest bardzo utalentowaną krawcową, świetną uczennicą i jej marzeniem jest zostać imperialnym nadwornym krawcem, co niestety możliwe nie jest, dlatego że w tej krainie, czyli w Alandii, podobnie jak w Chinach w tamtych czasach, wszystkie te istotne stanowiska mogli zajmować tylko mężczyźni, natomiast rola kobiet sprowadzała się do opieki nad domem, pomagania rodzinnym biznesom i wydania za mąż za odpowiednią partię w odpowiednim wieku. No dobra, to co tam się z nimi dzieje dalej? Generalnie jakoś sobie radzą, jakoś tam sobie żyją, aż tu nagle bum, wybucha wojna pomiędzy imperatorem a Shansenem, czyli takim najpotężniejszym watażką. No i nasi synowie w poczuciu obowiązku chcą dołączyć do walki po stronie imperatora. Jakby nie mają takiego obowiązku, bo ich wioska jest na tyle daleko, że nie muszą się zaciągać, natomiast chcą. No i zaciąga się pierwszy syn, zaciąga się drugi syn, trzeci jeszcze się nie zaciąga, ale pierwszy syn ginie, więc trzeci się zaciąga, żeby ratować drugiego. Drugi syn ginie, trzeci podobno też, ale ostatecznie okazuje się, że jednak nie, bo wraca na wozie, tylko że z połamanymi nogami. Także tego. No jakby wybaczcie za mój brak szacunku dla martwych postaci fikcyjnych, ale po pierwsze są fikcyjne, a po drugie są martwe. Myślę, że jesteście w stanie sobie wyobrazić, jak to wpływa na naszego ojczulka, co nie? Co prawda tym razem nie popada aż tak bardzo w alkoholizm, natomiast no zdecydowanie zamyka się w sobie, staje się taki nieobecny i całymi dniami się modli, co nie zmienia faktu, że jakby przez to, że go nie ma i nie pracuje, cała jakby odpowiedzialność za utrzymanie rodziny, za wyżywienie jej spada na naszą główną bohaterkę, więc no jakby dziewczyna lekko nie ma. No i jakoś generalnie sobie radzi, chociaż nie jest zbyt kolorowo, powoli głód zaczyna im doskwierać, aż do pewnego dnia, już jakiś czas po zakończeniu wojny 5 zim, która została tak nazwana, ponieważ trwała 5 zim, do ich zakładu, sklepiku, przybytku, nazywajcie to jak chcecie, przybywa szlachetnie urodzony posłaniec z wiadomością od imperatora, że nadworny cesarz zmarł. Nie, to nieprawda. Że nadworny krawiec zmarł. Teraz jest dobrze.
No i w związku z tym imperator postanowił zorganizować turniej, którego zwycięzca zajmie tę pozycję i otrzyma wszystkie związane z nią przywileje i korzyści. I jednocześnie właśnie jedna z szlachetnych rodzin zdecydowała, że jako swojego kandydata wystawi właśnie mistrza Tamarin. Jakby widzicie już, jaki mamy tutaj problem, prawda? Jakby naszego mistrza Tamarina ciężko już jakkolwiek nazwać mistrzem, generalnie ciężko powiedzieć, żeby nadawał się do czegokolwiek, więc jeśli pojedzie na ten konkurs, gdzie będzie się mierzył z najlepszymi krawcami w kraju, no to generalnie przyniesie hańbę swojej rodzinie. Syn też za bardzo za grosz talentu nie ma, poza tym przypominam, ma połamane obie nogi. A nasza dziewuszka, no jest jakby dziewuszką, więc odpada generalnie na starcie. Natomiast jeśli odrzucą propozycję, zaproszenie samego imperatora, no to generalnie czeka ich kara jeszcze gorsza, znaczy hańba jeszcze większa niż gdyby ten ojciec pojechał, więc no ostatecznie się na to decyduje. No i myślę, że powoli już gdzieś tam dostrzegacie, dlaczego powiedziałem, że ta historia na początku wygląda tak jak Mulan. Prawda? Myślę, że bez problemu się domyślicie, co się zaraz stanie. Otóż nasza kochana Maja postanowiła przebrać się za swojego brata, którego ten posłaniec nie widział, no i zastąpić ojca w turnieju. Tutaj w przypadku, jakby w przeciwieństwie do historii Mulan, ojciec przyłapuje ją, jak ona się wymyka z tego domu, ale jakby godzi się z jej decyzją, nie powstrzymuje jej, ponieważ wie, jaki ma talent i że to ten nadworny krawiec to jest jej marzenie. No i co prawda nie daje jej żadnego gadającego smoka szuszu muszu, żadnego świerszcza na szczęście, ale wręcza jej parę specjalnych nożyc i rzuca enigmatycznym tekstem: należały do twojej babki, dowiesz się, czemu są takie specjalne w swoim czasie. Jakby spokojnie, to nie są żadne spoilery, to się dosłownie dzieje na 10 pierwszych stronach tej książki. I w ten sposób właśnie zaczyna się nasza historia. Maja trafia na ten dwór, poznaje swoich rywali, poznaje samego imperatora oraz jego przyszłą małżonkę, córkę Shansena, która ma za niego wyjść w celu, prawda, przypieczętowania pokoju po tej wojnie pięciu zim. No i jednocześnie ta córka Shansena jest również jednoosobowym jury w tym właśnie turnieju. To ona decyduje, co mają zrobić, co mają uszyć i potem ocenia, kto zostaje, a kto odpada. No i oczywiście mamy jeszcze niezwykle tajemniczego nadwornego czarownika o młodzieńczym wyglądzie, o którym mówi się, że ma setki lat i który nie odstępuje z jakiegoś powodu imperatora na krok. Jakby słyszycie ten opis, nie muszę wam mówić, że to jest jedna z ważniejszych i ciekawszych postaci w tej historii, prawda? No i to by było w zasadzie na tyle, jeśli chodzi o to krótkie wprowadzenie do tego świata i tej historii. Może jeszcze dodam, że jakby w tej drodze do zostania nadwornym krawcem nasza główna bohaterka w celu wykonania niektórych wyzwań będzie musiała przemierzyć cały kraj, dlatego będziemy mogli go całkiem ładnie poznać różne zakątki i to jest na pewno super rzecz. Teraz przejdźmy może do tego, co ja w zasadzie o tej książce sądzę. A sądzę, że jest to zdecydowanie historia z potencjałem, bo pierwszy tom z pewnością zachęca do sięgnięcia po kolejny, mimo drobnych wad, które występują po drodze. Mamy tutaj naprawdę bardzo dużo motywów, przez co ta historia wydaje się być bogata i taka szeroka, tak to ujmijmy. Mamy motyw rodziny, mamy poświęcenie, mamy motyw turniejowy, a więc rywalizację, mamy podróż, a więc różne kultury, mamy bardzo istotny wątek miłosny, który jednocześnie nie definiuje samej historii, to znaczy jakby to nie jest historia miłosna, to nie jest tak, że to stanowi rdzeń po prostu. To jest dosyć ważny wątek, który tam dzięki niemu fabuła idzie do przodu, natomiast jakby historia jest bardziej rozbudowana, jest szersza niż to. No i oprócz tego mamy tradycyjnie duchy, demony i tak dalej. No i oczywiście mamy naszego czarownika, tajemniczego czarownika z setkami lat na karku, tylko czekającego, aż
ktoś pozna jego historię. Także jakby motywów jest naprawdę bardzo dużo i mimo tej mnogości czytelnik nie ma wrażenia, że to jest jakieś tak niespójne, że to jest jakaś taka papka. Nie, wszystko się całkiem ładnie zazębia, wszystko jest spójne, wszystko z siebie wynika. Niektóre motywy znikają, inne się pojawiają i tak dalej. Wszystko jest w miarę tak ładnie złożone, płynne. Poza tym bohaterowie też są całkiem w porządku, to znaczy nie są tacy jednowymiarowi, chociaż tutaj mam pewne zastrzeżenie, bo jakby przy tym poziomie budowania postaci niektóre dialogi, które pojawiają się w tej książce, są takie mega naiwne, jakby ci... No ja wiem, że to są młodzi ludzie, ale jakby po prostu nigdy nie stąpali po świecie, nie? Takie czasami nawet dziecinne i to bardzo wyrywa po prostu czytelnika, przynajmniej mnie, z rytmu i tak zaburza obraz postaci. No i wiecie, jakby chodzi mi o to, że jakby autorka kreuje główną postać na troszkę dojrzalszą niż wynikałoby to z jej wieku. To znaczy dziewczyna ma jakieś kilkanaście, może 20 parę lat i generalnie zachowuje się dojrzalej, rozsądniej niż by to wynikało z tego jej wieku. I jakby to mi absolutnie nie przeszkadza, ma swoje rozterki, ma swoje bolączki i tak dalej. Natomiast czasem autorka postanawia też wpleść jakiś taki totalnie głupiutki wątek, jakieś totalnie głupiutkie przemyślenia, żeby pokazać, że jednak ta dziewczyna jest młoda, że jest niedoświadczona w wielu kwestiach i tak dalej, co mi osobiście mega zgrzytało, no bo jak mamy dojrzałą postać, to budujmy ją do końca dojrzałą, nie? Że jednak jakby jest takim wyjątkowym płatkiem śniegu i jakby potrafi dojrzewała szybciej i tak dalej, a tutaj rzuca takimi głupiutkimi tekstami, które mega mi potem zgrzytają i jakby zaburzają cały obraz tej postaci i rytm historii, więc jakby to mi nie pasowało. Natomiast to, co zdecydowanie podobało mi się w tej książce, to jej linearność. To znaczy mamy tutaj historię prowadzoną od punktu do punktu, co zawsze generalnie mi się podobało, dlatego że przez to, że historia jest podzielona na etapy, czyta się ją szybciej, płynniej i generalnie ciężej jest czytelnika znudzić, bo kończymy jeden etap, zaczyna się kolejny, który z zasady jakby musi wprowadzać coś nowego. No i tutaj mamy właśnie ten motyw turniejowy i motyw podróży, które jakby z definicji muszą takie być, to znaczy mamy zadanie pierwsze, zadanie drugie i tak dalej, mamy podróż od punktu A do punktu B, od punktu B do punktu C i tak dalej i jednocześnie jest to świetny zabieg przy utrzymywaniu czytelnika w napięciu, no bo czytelnik oczekuje od książki i autora, że ta historia, ta linearność zostanie w pewnym momencie przełamana, że nastąpi jakiś plot twist, że coś nie pójdzie zgodnie z planem i przez to jakby cały czas wyczekuje tego momentu, kiedy ta linearność zostanie przełamana, dlatego ten aspekt tutaj w tej książce jak najbardziej jest na plus. No i może na koniec jeszcze element, który na początku uznałem za mega pójście na łatwiznę, a z czasem, z biegiem czytania po prostu zrozumiałem, dlaczego autorka podjęła taką decyzję. Mianowicie chodzi tutaj o magiczne nożyce, bo jakby nie ukrywajmy w momencie, kiedy któryś z bohaterów mówi: masz tutaj bardzo specjalne nożyce, należały do twojej babci, dowiesz się czemu są takie specjalne we właściwym czasie, to możemy spokojnie założyć, że te nożyce są albo magiczne, albo przeklęte. No i na początku miałem takie, no nie, idzie na turniej krawiecki i dostaje magiczne nożyce, które zrobią za nią wszystko. No come on, jakbym chciał taką historię, to bym sobie przeczytał Kopciuszka. Ale z czasem okazało się, że po pierwsze, ona nie chce korzystać z tych nożyc, dlatego że chce, żeby jej dzieła były faktycznie jej, za co bardzo szanuję. A po drugie, potem jak już zaczęła je stosować, okazało się, że jakby musi się zmierzyć z takimi rzeczami i przejść przez takie wyzwania, że te momenty, kiedy ona używa faktycznie tych nożyc, są tak naprawdę momentami odpoczynku. W sensie wygląda to mniej więcej tak. W drodze do niezwykle trudnego, kolejnego, ciężkiego, morderczego zadania Maja wykorzystała nożyce, żeby uszyć potrzebne elementy. I jakby w momencie, kiedy zrozumiałem, że to tak wygląda, wszystkie moje obawy się ulotniły i jakby zrozumiałem, że po prostu autorka nie nadużywa tego, one nie są jakieś overpowered i w zasadzie są wykorzystywane jedynie jako narzędzie. No i to by było w zasadzie na tyle, jeśli chodzi o plusy i minusy. Jeśli chodzi o język, bo czytałem tę książkę w oryginale, no to generalnie nie jest jakiś mega skomplikowany, może poza nomenklaturą krawiecką, nazwami materiałów i części garderoby, bo tutaj faktycznie czasami trzeba było z tłumacza korzystać. Natomiast jak w momencie, kiedy przyzwyczailiście się już do tych wszystkich threads, needles, embroidery,
Silks i tak dalej, no to tak naprawdę pójdzie wam z górki i pójdzie wam całkiem płynnie. Dlatego zachęcam do czytania oryginału tych, którzy chcą poszerzyć swój angielski o tego typu właśnie słownictwo. Natomiast jeśli ktoś z angielskim nie jest zbyt zaprzyjaźniony, no to z tego co kojarzę, Winidia wydaje tę książkę w przyszłym roku, dlatego wy również będziecie mieli okazję zapoznać się z tą historią. No i to by było w zasadzie na tyle. Mniej więcej pokazałem wam, o czym ta książka jest, wprowadziłem was w ten świat, pokazałem, czego możecie się spodziewać, wskazałem moje plusy, minusy, to, co mi się podobało, to, co mi się nie podobało, chyba wszystko. Mam nadzieję, że tą recenzją kogoś zachęciłem do sięgnięcia po ten tytuł, bo mimo, że 5 na 5 to nie jest, bo ma jednak jakieś tam swoje wady, no to jednak jest to historia z potencjałem i to potencjałem, który mam nadzieję w kolejnej części zostanie w pełni wykorzystany. Dlatego jeśli czytaliście tę książkę, no to śmiało dzielcie się swoimi opiniami na ten temat w komentarzach, jeśli zamierzacie czytać. Również dajcie mi znać. Zachęcam was również do łapkowania i subskrybowania tego kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie. No i to by było na tyle. Ja wam dziękuję za uwagę, dziękuję za wszystkie dotychczasowe suby, lajki i komentarze. No i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!